Cześć. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj powrót. Powrót do nowej, starej serii. A mianowicie Port Royal 2. Na samym początku chciałem Was przeprosić za nieobecność moją, wynikającą głównie w sumie z lenistwa, ale również to koronawirus, elekcje, dużo nauki, jest też ciężka. Już wieczorem też nie chce mi się bardzo nagrywać. Teraz mam weekendzik, także postanowiłem wrócić trochę do nagrywania, jako iż już troszkę wcześniej zacząłem robić live'y, to uważam, że też można trochę ponagrywać. Tak. I tak, Port Royal 2, seria była już na moim kanale trochę krótka, mam nadzieję, że teraz będzie dłuższa, że będę dłużej ją nagrywał. I tak, zacznijmy może tak, miasto startowe Veracruz, bo uważam, że po prostu może być troszkę ciężej, będzie ciekawiej. Cecha to doświadczenie handlowe. I aktywa początkowa to statek. Większy statek, trochę mniej pieniędzy, ale za to większy statek. Zawsze tak biorę. A jeśli chodzi o rozgrywkę, to poziom trudności mamy normalny. Także wydaje mi się, że możemy bez zbędnego przedłużania przejść do rozgrywki. I okej, jesteśmy już w Veracruz. Jak zwykle wstępik. Jak to wszystko działa, ja to wszystko wiem. Na początku może odwiedzmy tawernę, na nic tutaj nie ma. Veracruz. Co to jest produkowane? Mamy kwitnąca ekonomia, to nas cieszy oczywiście. Pokopujmy może na samym początku te rzeczy, które tutaj są produkowane, bo one będą w tej fajniejszej cenie do kupna oraz tutaj mamy w fajnej cenie przyprawy, wino oraz narzędzia. Także chętnie sobie weźmiemy je i popłyniemy może do Villa Hermosa. Tutaj możemy sprzedać dwie przyprawy, jedno wino, tyle, wejdźmy do środka. Teraz może jesteś w tawernie, ciekawego jest, lepszy, chyba tak, bo na początku staje się jedynka, dokładnie, to jest lepszy kapitan, który ma już dwa punkty doświadczenia na start, także cieszy nas niesamowicie. Możemy tutaj sprzedać cegły, w sumie możemy sprzedać praktycznie wszystko tutaj, ponieważ cena jest bardzo dla nas zadowalająca. Możemy kupić deski. Kupmy sobie może 30 desek po trochę wyższej cenie, ale trudno. Wejdźmy oczywiście do środka, do tawerny. Gorszy żeglarz, kapitan. Teraz popłyniemy do Silas. Jak tutaj sobie tak patrzę, to wszystkie tutaj te produkują, tutaj przynajmniej produkują drewno i będą brakować cegieł. To nas cieszy, ponieważ my będziemy mogli im te cegły sprzedawać. A co już chyba byliśmy, kupowaliśmy tutaj. Jest. Wydaje. Pojedźmy do Tampico. Jedźmy do Tampico. Zobaczcie, tutaj coś można sprzedać. Desek. Fajna cena, ale nie sprzedajemy ich. Ponieważ my chcemy z tych desek wybudować. Chcemy wybudować sobie coś w naszym mieście. Też jeden, to nas nie interesuje w takim razie. I pan, jedziemy do Veracruz. A więc tak, dobrze, Veracruz, czy my możemy coś u was sprzedać? Nie możemy nic sprzedać, oprócz teoretycznie desek, ale my tych desek nie chcemy sprzedawać, ponieważ chcemy wybudować cyglarnię. Najpierw zanim to zrobimy, się przenieść oczywiście drewno do składu. I mistrz budowlany i wybudować sobie cyglarnię. Okej, okay, ceglarnia nam się już buduje, co nas bardzo, bardzo cieszy. Jeszcze może nie wspomniałem, ile będę chciał nagrywać filmy, jaką długość. Wydaje mi się, że filmy z Port Royal to będzie około 20 minut. Tak mam plan robić, taki mniej więcej film, żeby to było 20 minut około. O kurczę, ale tutaj mamy zysk piękny.
Dobrze, kupmy może trochę tej kawy, trochę juty, trochę cukru, trochę cegieł, trochę pszenicy i ja bym pojechał w stronę Royale. Sprzedamy im cegieł, sprzedamy im cukier, kawę, oni tu mają zero wszystkiego, to warto to zapamiętać, ponieważ my popłyniemy teraz do Port Royal, a tam powinny być właśnie osoby takie jak sprawy wina i narzędzia, także będzie można trochę zarobić tanim kosztem tak naprawdę. A Port Royal jest tutaj. I my sobie do tego Port Royal wpływamy. Tak jak mówiłem, kupujemy sobie trochę przypraw, trochę wina, trochę narzędzi. Dodajemy trochę juty. Kupimy trochę pszenicy, trochę owoców. Także liny i mięso. Jednak nie kupimy, bo nas nie stać. Ale to nic nie szkodzi, popłyniemy teraz tutaj. Teraz też są mniejsze miasteczka. I może uda się tutaj coś posprzedawać w tych mniejszych miasteczkach. Na przykład pszenicę w bardzo dobrej cenie. Na przykład z innych też w bardzo, bardzo dobrej cenie. Kupimy cegły, bo mają ich dużo. A także możemy kupić parę papierosów. Anglia generalnie tutaj słynie z tego, że produkują oni duże ilości papierosów. Oni mają fajną produkcję papierosów. Praktycznie w każdym mieście można kupić papierosy. W sensie produkowane są, także warto je kupować. Teraz mam już silnik, co można sprzedać. Oczywiście, że można sprzedać jutę. Na przykład można kupić parę narzędzi. Też są nawet w dobrej cenie. Teraz pojedźmy sobie tutaj, my spopływajmy, tak? Wyspy Turk, właśnie. O to mi chodziło, ponieważ na wyspach Turk też można kupić w bardzo, bardzo dobrej cenie narzędzia. Najpierw musimy posprzedawać parę rzeczy. Na przykład papieros. I kupić sobie to za to narzędzia i po dwóch przyprawach. I teraz sobie pojedziemy do Trinidadu. Pojedziemy sobie, popłyniemy w sumie do Trinidadu. Tutaj posprzedajemy te rzeczy. Choć mieli lekką dostawę, to i tak przyprawy można im sprzedać. Owocki można im sprzedać. Mamy napis ceglarnia gotowe. Także też nas to cieszy. Niestety tutaj zasoby były uzupełnione, że tak powiem. Ale my może popatrzmy, czy nie potrzeba. Dobra, no to tam pun popłyniemy. I tutaj można ze świetnym zyskiem posprzedawać wszystko oprócz przypraw, tak naprawdę. Oczywiście z tych droższych kupimy parę, troszkę cukru, troszkę juty, troszkę kawy. Pojedziemy do Sisalu. Sprawdźmy to dalej, ma dwa punkciki. Niestety to nie, teleportowanie nie jest takie szybkie. Mamy tutaj ogromne ilości kawy w dobrej cenie. Także my to oczywiście, że skupujemy. Sprawdźmy, czy nie ma tutaj czegoś ciekawego w tawerni. Nie ma. Oj, tak. Sprzedajemy przyprawy po świetnej cenie. Tak samo papierosy też bardzo dużo zarabiamy. I kupmy kawę, bo znowu jest dobra cena na kawę. I chyba będziemy chcieli w takim wypadku popłynąć na północną część tutaj Karaibów, żeby tą kawę posprzedawać. Chcemy tą kawę posprzedawać i dużo się zarobić, dużo się na niej opłowić. Oczywiście. Tymczasem popłyniemy do Veracruz. I sprawdźmy może tawernę tutaj, że nic się tutaj nie dzieje, ale mamy już pierwsze cegły wyprodukowane. To nas oczywiście cieszy. Dodamy jutę. Juta tutaj zawsze będzie w cenie praktycznie, no bo trzeba produkować. A nie, przepraszam, wyliny się robi z juty. A tutaj. Często, że są ubrania, to zawsze bawełna będzie w cenie oraz kukurydza.
Tutaj można sprzedać kawę, już zarabiając trochę, kupić przyprawę oraz win. Ja się tak zastanawiam, czy może by nie kupić nasy za jakąś cenę 8000, że coś może tutaj sprzedać. Na przykład tą kawę. Jeszcze raz tą kawę, zarabiając troszkę mniej, ale kupić sobie tą pinaskę. I już mamy lepszy konwój. Teraz płyniemy sobie tutaj wschodnim wybrzeżem, sobie będziemy pływać. Prawda, czy opłaca się nam tutaj coś sprzedawać, bądź kupić? Cukier się opłaca kupić. Aj. Oraz jutę. Już nas nie stać, ale sprzedamy sobie po jednym. Kupimy parę juty jeszcze do tego. Wejdźmy sobie może w coś w tawernie ciekawego słychać. Niestety nie. Niestety nie. Pływajmy sobie tym wybrzeżem. Jest kolejne miasto. Kolejna mieścina, w której przyprawę oraz wino można sprzedać z wielkim zyskiem, a tak samo kawę. Kawę też można upchnąć z gigantycznym zyskiem, a także cukier. Widzę tutaj, że cukier też jest w cenie. A my zakupimy tutaj kukurydzę w dość dużej ilości, ponieważ tak jak mówiłem przed chwilą, u nas w mieście bardzo fajnie chodzi bawełna oraz kukurydza, ponieważ produkujemy rzeczy z tych obu. Dalej sobie tutaj pływamy wybrzeżem. Mamy Nowy Orlean. Nowy Orlean, w którym można kupić w fajnej cenie narzędzia. Oczywiście, co to robimy? Oraz sprzedajemy kawę w bardzo dobrej dla nas cenie. Kupmy jeszcze może 10 sztuk owoców. I biloksi. Biloksi. Wpływamy do biloksi i u nich można na przykład sprzedać trochę kukurydzy, sprzedać trochę barwników i odwiedzić tawernę, w której niestety kapitan też jest dwupunktowy. Cieszę się też, że na początku tak zawsze średnie z tymi kapitanami, a tutaj od razu dostaliśmy drugopoziomowego, tak dostaliśmy już od razu na swoim starcie ten punkcik więcej. A to może być taka różnica, że akurat będzie także szybciej, no, po prostu szybciej konwój będziemy mogli zrobić. Sprzedamy jutę, ponieważ jest w cenie. Dodamy narzędzia, ponieważ też są w cenie. I chyba zakupimy parę sztuk barwników. Dokładnie to 20. I cześć, wracamy do gierki, przepraszam, ale musiałem na chwilkę wtedy wyjść od komputera dla was. To dosłownie sekundka minęła, dla mnie to parę godzin. A musimy dokończyć odcinek, żeby trwał te 20 minut. Ja muszę sobie tylko przypomnieć szybko, co my tutaj mamy. Aha, dobra, już wszystko wiem. Już wszystko wiem. Lecimy sobie dalej tutaj. Za niedługo będziemy chyba zawracać. Znowu do Veracruz. Po prostu w celu też na zakończenie odcinka powoli. Bo wtedy miałem nagrane około 15 minut. A też chciałem zrobić takie większe kółko i właśnie wrócić, ale tutaj mamy wielkie Bahamy, a w wielkich Bahamach bardzo opłaca się kupować takie rzeczy jak przyprawy czy wino. Ale żeby to uczynić, musimy najpierw sprzedać inne rzeczy, żeby było nas stać na przykład przyprawy. Dobrze, udało nam się to zrobić. I teraz możemy sobie na przykład sprzedać trochę drewna. Narzędzi nie. Pszenicę możemy sprzedać. Kupić parę barwników. Lisa tutaj może będzie się opłacać. Oj, tak by się opłaca. Pewnie sprzedajemy z ogromnym zyskiem. I zaraz tak naprawdę dostaniemy awans. O, kolejne przyprawy sprzedajemy. I kupmy sobie bawełnę, cukier oraz kukurydzę. I dostaliśmy kolejną rangę.
Tak jak mówiłem, udało się osiągnąć kolejną rangę i będziemy już powoli wracać. Na przykład w Wyspach Turk widać, że potrzeba im cukru. Tak się składa, że możemy im go sprzedać i zarobić na tym jednocześnie troszeczkę. Powiemy troszkę tutaj rzeczy, które produkują. Może sprawdźmy tawernę. O, cieszę się, że cię widzę, zwykły wydaje. Przepraszam. Skupił paczkę płynącą tutaj. Możemy przyjąć tę misję. Czuję, że nie mogę dowiedzieć się dokładnie, gdzie to szuka. To miasto znajduje się niedaleko od miasta Santa Marta. Odległość najwyżej jednego dnia podróży. Przynieś mi paczkę. Santa Man. Marta. Santa Marta. Będzie jakieś angielskie? Nie wiem, czy mam odkryte to. Ale ja zrobię tutaj chwilowe cięcie. I znajdę na to na mapie i płyniemy tam od razu. Także wracamy za chwilkę. Okej, wracamy. Już wiem, gdzie znajduje się Santa Marta. I myliłem się. Ona nie znajduje się w Anglii, lecz w Hiszpanii. No, a mianowicie się tutaj. Mniej więcej w tych okolicach. Także od razu tam popłyniemy. I ona jest gdzieś. Jest Santa Marta. No i tutaj popłynimy. I poszukajmy tutaj czegoś, tutaj nie ma. O, jest. I teraz trzeba wrócić na wyspy Turk. Pierwsza misja. Oczywiście prościutka, ale zawsze to takie jakieś pewnie 5, może od 10 tysięcy nawet wpadnie. Sprawdźmy to. Mapa skarbu, no to kupmy ją. I 5 tysięcy dostaliśmy. Także opłacało się. Sprawdźmy mapę skarbu. No niestety najbardziej typiasty kawałek, jaki mogliśmy dostać, ponieważ jest to po prostu kawałek zwykłego morza, to nam nic totalnie nie da. Ale może wróćmy już do Veracruz, bo wydaje mi się, że to może być dobry moment na zakończenie odcinka. Akurat będzie około 20 minut. Zanim tam dopłyniemy. Zobaczymy, co tam się dzieje. Ciekawego. Sprawdźmy, czy nasz żeglarz dostał doświadczenie w nawigacji, więc tylko jeden punkcik mu brakuje, żeby mógł być konwojem. Tutaj też jest. O, kolejna mapa skarbu. Sprawdźmy, co ona tym razem przedstawia. O, jest tutaj już kawałek wyspy. W następnym odcinku możliwe, że poszukamy, co tam ciekawego się kryje w tym skarbie, czy możemy tam coś znaleźć. Oraz mamy też 77 zagiełas, to może posprzedawajmy je popisam w dobrej cenie, te przeoczki będą doskonale. A ja chciałbym Wam podziękować za dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się spodobało, to oczywiście łapka w górę, komentarz. Jeśli Wam się nie spodobało, to też komentarz, co poprawić. I zapraszam Was już do następnych odcinków, a jeśli chcecie otrzymać powiadomienia cały czas, to oczywiście zostawcie subika. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.